Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów przeglądu piosenki aktorskiej w 2022 roku. Witam stałych bywalców Teatru Muzycznego Kapitol, jak i zaproszonych gości. Ja nazywam się Artur Czaturian, jestem laureatem Grand Prix z 2016 roku. Moje wspomnienia to na pewno słoneczna pogoda, bo to był maj. Wrocław, Europejska Stolica Kultury, dlatego festiwal był przeniesiony na maj. Przed Teatrem Muzycznym na skwerze została stworzona sztuczna plaża, na której spędziłem nie jeden wieczór i całą noc na prześwietnych rozmowach i super zabawie. Pomijając już sam konkurs piosenki aktorskiej, który był super przeżyciem, dlatego wyrażam swoją głęboką zazdrość uczestnikom, że mogą być dzisiaj w Teatrze Kapitol na scenie i występować. I trzymam kciuki. Tak bardzo mi się spodobało, że zostałem już w Teatrze Muzycznym Kapitol na lata i występuję tutaj na scenie tego teatru jako etatowy aktor. A teraz chciałbym zapowiedzieć kolejną uczestniczkę, ale do tego potrzebuję was i waszych rąk i rytmu. Ponieważ jest to festiwal piosenki aktorskiej, to potrzebna jest muzyka i rytm. Dlatego zacznijmy może od rytmu. Pomóżcie mi trochę. Wystukujemy rytm. Ja będę mówił, nie będę już stukał, ale wy wystukujcie. Czwarty rząd też. I balkon, cały balkon. A teraz, proszę państwa, przed państwem wystąpi Lena Witkowska z Teatru Baraka w Krakowie. Stowarzyszenie instrumentów. Na żywo. Piotr Korzeniak. Gitara basowa. Piotr Śnieguła. Klarnet basowy i gitara elektryczna. I Mikołaj Rodzaj, perkusja. Lena wykona dla państwa dwa utwory. Pierwszy to piosenka psychoanalityczna, muzyka i słowa własne. A drugi utwór to utwór Toma Waitsa ze słowami, z tłumaczeniem Kazika Staszewskiego. No klaszcz. Zapraszam. Dobry wieczór. Skracam swoje zdanie do konkretnej wypowiedzi. Czasem się skradam, bo coś do mnie wraca, to imaginacja. Bywa i tak, że jest taki czas, gdy brakuje sił, gdy brakuje tchu, tlenu do płuc. Powietrza mi daj, co to jest za kraj, co to jest za kraj. Nie mieszczę się w granicach, hoduję swój kant. Łokciami się rozpycham, by zachować kształt. Szuflady są za ciasne,
niewygodnie mi tam. Wszystkiego mam w nadmiarze, tylko miejsca mi brak. To nie moja wina, że taka jest moja kondycja psychiczna. To sprawa, która wychodzi ze społeczeństwa. Nieubłagalny mechanizm. Bogu ducha winna jestem, no bo przecież ja nie mam wpływu na to, że lato przychodzi po wiośnie, że tak zmieniają się osobowości moje. To ona, to ta trauma z dziecka, z nastolatów dni, z rodziców, z przyjaciół, ci ludzie straszni, co skrzywdzili mnie tym czynem, tym słowem, tamtą sytuacją, kiedy ja im dobra ciastko, a oni nie. Spin dalej mała do krainy szczawiu i pieprzu, co z wierzchu posypane na przeciętą ranę smaku im dodaje. Ja nie mam na to wpływu. Taki jest już mój charakter. Ja po prostu nie potrafię tego zmienić. Ja po prostu nigdy nie potrafiłam szeptać. Ja po prostu zawsze tak głośno mówiłam. Ja nie mam siły, czasu, chęci, żeby to przepracować. Ja muszę pracować. Ja muszę zarabiać pieniądze. A zresztą ja o tym czytałam. O, jak ja dużo o tym czytałam. Ja wiem, kogo to jest wina. Ja wiem, kto tutaj narobił Saigonu. Ja wiem, kto tutaj nawywijał. To wina Lacana, że jestem taka strasznie niewyspana. To wina Freuda, że ze mnie taka życiowa nie dojda. To wina Hornej, że moje nerwy są takie niesforne. To wina Frema, że żyję w kodach, a szkoda. To wina Sullivana, że jestem taka strasznie skołowana, że jestem taka schorowana, że jestem taka popaprana. Tak, to Sullivana była wina, to wina tego Junga, że ja ze światem nie współgram, chociaż taka społeczna byłam. Tak, to tego Junga była wina, bo te wieże napierdalał do góry jak porąbany. Tak, Junga! To wina Adlera, że nic do mnie nie dociera, że nic do mnie nie dociera. Wy musicie mnie po prostu taką zaakceptować. Ja nie mam zamiaru swojej głowy w piasek chować. Czy komuś coś tutaj nie pasuje? Ja się pytałam, czy komuś coś tutaj nie pasuje? Bo jak nie, to nie. My się wcale nie musimy lubić. Ale ja tak strasznie, strasznie bym chciała, żeby mnie ludzie lubili, nie? No ja tak strasznie, strasznie bym chciała, żebyście wy mnie, no ludzie, no co ja mam zrobić po prostu? Ja już nie wiem, co mam po prostu robić, no, no po prostu, no co ja mam zrobić, no? Może ja bym mogła zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę.
Tak? Tak? No, 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 no dobrze, no to... No to panowie, no... Proszę, zapraszam, panowie. Szalony krąg, ślepy strażak i dyrygent bez rąk. Odzież sportowa w wielkich damach budzi dreszcz. Zwisam z parapetu do butelki, zbieram deszcz. No klaszcz, no klaszcz, no klaszcz, no klaszcz. Ryk, ryk, oszalony. Dziwki narozrabiał i zaraz potem znikł. Księżyc coś kracze wrona blaskiem lśni. Zawsze znajdę milionera, co przerzuci węgiel mi. No klaszcz. No, 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 klaszcz. Ból, ból, nie wypłynie z pią ból. Wchodzę do $50 i wszystkiego dość. Idę w krótkich spodniach, długo hodowałam złość. Ryk, ryk, oszalały ryk. Bęker dziwki narozrabiał i znikł. Księżyc coś kracze wrona blaskiem lśni. Zawsze znajdę milionera, co przerzuci węgiel mi. No klaszcz. No, 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 klaszcz. No klaszcz. Ból, ból, niech wypłynie z pią ból. Chodzę do Harlemu jak z westernów tani król. Mam $50 i wszystkiego dość. Idę w krótkich spodniach, długo hodowałam złość, ale już dość. Co ja powiedziałam?
dzwoń, ostatni groszu dzwoń, miasto całe przede mną czas prześcignął mój koń. W armii zbawienia ukrył się podstępny szpieg, wszyscy odpływamy łódką już na drugi brzeg. No, no klaszcz.